Czy rozpoznajecie ten przedmiot? Co to takiego? Pff, ja je używam, to nie taka starodawna. Ale tak, to jest szczoteczka. Rozpoznajecie to? Co to takiego? Pudełko. Nasze życie Składa się z bardzo wielu nawyków. Bardzo wiele rzeczy robimy automatycznie. I to dobrze, bo ten automatyzm pozwolił nam się rozwinąć dużo bardziej niż inne gatunki na tej, na tym, na tej ziemi. Ale zauważmy, że w tych codziennych nawykach są rzeczy dobre i złe. Są rzeczy, które, my, które robimy super. Nawykowo i fajnie, a są rzeczy, które może niekoniecznie byśmy chcieli. Poddawać się tym nawykom. I teraz, kto dzisiejszy poranek rozpoczął nawykowo z tym przedmiotem? Ręka w górę. Czuć. Czuć tą świeżość od Was. A kto nie rozpoczął dnia z tym nawykiem? Świetnie. Czyli zauważcie, to Wy jesteście Panem Nawyków. To wy wybieracie, jaka rzecz, jakie zwyczaje, jakie nawyki pojawiają się w waszym życiu. I gdy miałem 27 lat, nie powiem ile teraz, ale to było jakiś czas temu. Dzięki. Brawo dla. Yy, mogę poznać imię? Joanna. Brawo dla Joanny. A, ale a nie jest aż tak dobrze. E, nieważne. E, tak czy inaczej, e, gdy miałem 27 lat u nas w IMU zostało przeprowadzone szkolenie 7 nawyków skutecznego działania. To co wyniosłem z tego szkolenia, to przede wszystkim to. I na tym koniec. Ale tak pokierowało tak pokierowały losy mojej biblioteki, że książka 7 nawyków wróciła do mnie jakieś 3 lata temu. I pojawił się taki efekt aha. Gdzieś tam to zarezonowało. Jak sobie zacząłem to wszystko analizować, wprowadzać w życie, w obszar zawodowy, ale i prywatny, to nagle uświadomiłem sobie, jak ten trend siedmiu, nawykach, siedmiu nawyków świetnie się wpisuje też w naszą branżę. Jakim jest świetnym kompasem, po którym pójdę, taką mapą, po, którą, po której pójdę przez moją branżę, przez, moją, przez mój projekt, przez moją budowę i to mi naprawdę pozwoli być skutecznym i efektywnym. I teraz chciałbym przez tę najbliższą godzinę o tym kilka słów Wam powiedzieć. Autorem tej książki jest niejaki Stephen Cowie. I zamknął to w takich siedmiu nawykach, które nazwał po kolei Bądź proaktywnym, zaczynaj z wizją końca. Rób najpierw to, co najważniejsze. I w tym miejscu uzyskujemy tak zwane zwycięstwo osobiste. Po czym. Wchodzimy na nawyk kolejny, myśl w kategoriach wygrana wygrana, tak zwany win-win. Staraj się najpierw zrozumieć, potem bądź zrozumianym, czyli komunikacja. Szósty nawyk, twórz synergię. I to wszystko w takim fajnym, miłym sosie ostrzenia piły. Brzmi może troszeczkę tajemniczo, chyba że ktoś czytał to, to doskonale wie o czym mowa. I przejdziemy sobie przez te siedem nawyków, ale właśnie w kontekście naszej codzienności, naszego życia zawodowego. Nawyk numer jeden, bądź proaktywny. Jest to nawyk świadomego wyboru. O świadomości mówię bardzo dużo. Bardzo często zachęcam do tego, żeby... W, wnikać w daną dziedzinę, nie chodzi o to, żeby wszystko wiedzieć, wszystko rozumieć, ale chodzi o, to, chodzi o to, żeby mieć świadomość, co jeszcze przede mną i przed jakimi wyborami przede wszystkim stoję. Pierwszym takim wyborem, jeżeli chodzi o nasze spotkanie, było wzięcie udziału tutaj lub nie. Świadomie wy, wybraliście uczestnictwo. Super dla Was za to. Wielkie dzięki. Teraz, co mam na myśli, mówiąc świadomy, świadomy wybór, jeżeli chodzi o naszą branżę. Pierwsza rzecz fundamentalna, to musimy mieć świadomość tego, z jakim systemem dystrybucji mamy działać, jaki system dystrybucji my wybieramy. To jest taka podstawowa świadomość, którą musimy wiedzieć, którą musimy posiadać. Wiedząc o tym, że system stało ma swoje konsekwencje związane z temperaturą powrotu, co jest dzisiaj bardzo ważne, jeżeli mówimy w pryzmacie efektywności i skuteczności pracowania naszych instalacji. Zauważmy, że ten system stałoprzepływowy, tak jak jest to na tym schemacie, kontra system zmiennoprzepływowy mają inny efekt związany z temperaturą powrotu do źródła. To jest jedna z cech, która rozdziela te dwa rodzaje dystrybucji. To jest ważne. Bądźmy świadomi, co się dzieje, gdy wybieramy zawór dwudrogowy, a co się dzieje, gdy wybieramy w takim schemacie zawór trójdrogowy? Co się dzieje z temperaturą powrotu? Jak to wpływa na wszystkie pozostałe elementy? Jakie są argumenty za tym, aby skłaniać swoje decyzje w kierunku zmiennego przepływu? Pierwszym to jest tak zwany ekoprojekt. Gdy otwieracie katalog, różnego rodzaju producentów, pomp, kotłów, central wentylacyjnych. Wszyscy fajnie chwalą się banerem ERP ready, gotowi na ERP, spełniamy ERP. Kojarzycie takie? Takie wstawki, takie grafiki? To jest właśnie bardzo mocno związane z tym, jakie wymagania są stawiane producentom przez ustawodawcę, przez ustawodawcę. czyli przede wszystkim to są komisje europejskie jako członek Unii Europejskiej musimy spełniać odpowiednie dyrektywy. Ale to jest ściśle związane. Weźmy choćby pod uwagę pompy. Dzisiaj czy możemy spotkać pompę stałoobrotową? Czy projektujecie pompy stałoobrotowe? Czy montujecie pompy stałoobrotowe? No się, że bardzo rzadko. Mamy przede wszystkim pompy elektroniczne, ale pompa elektroniczna swój potencjał odda głównie w systemie zmiennoprzepływowym. Tak samo jest z kotłami kondensacyjnymi, bo tylko takie przede wszystkim dzisiaj są w katalogach. Tak samo jest, jeżeli chodzi o na przykład układy odzysku ciepła. Tam też jest bardzo wiele rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, bo ten poziom minimalnego odzysku energii z powietrza usuwanego jest bardzo mocno windowany. RP tutaj podnosi bardzo mocno ten dolny próg. To nie jest bez znaczenia. Z punktu widzenia hydrauliki. Szczegóły będziemy mówić w części praktycznej, o szczegółach będziemy mówić w części praktycznej, możemy mówić w przerwach. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat rzeczy, które prezentujemy, serdeczna prośba, aby poza zeszytami, które posiadacie w swoich materiałach, które są przeznaczone dla Was pod kątem ewentualnych notatek, to jeszcze zachęcam, żeby swoje pytania na notesach, które są dodatkowo w siatkach, żeby tam zapisywać te pytania i składać je tutaj w strefie PIO. To też jest tak naprawdę proaktywna postawa. Odwaga zadania pytania to bardzo duży, bardzo duże tak zwane wyjście ze strefy komfortu. Tylko dajemy Wam, mimo wszystko, pozostanie w jakimś tam troszeczkę komfortowym obszarze, aby nie wychodzić na, na forum, tylko można to pytanie zostawić tutaj w strefie PIO i ona w ostatniej części naszego spotkania zostanie w cudzysłowie otwarta, jak nasza urna e, referendalna, czy wyborcza. Będziemy wy, te pytania wyjmować i, i na nie odpowiadać. Każdy, którego pytanie zostanie przeczytane, zostanie nagrodzony książką, więc jest dodatkowa motywacja. Zachęcam, w fajne pozycje, Fajne książki techniczne, ale też na temat rozwoju osobistego, między innymi 7 nawyków skutecznego działania. Więc zachęcam do zapisywania swoich pytań i pozostawiania ich w strefie PIO. Liczę na, na państwa na was. Inny powód to warunki techniczne. W rozporządzeniu jest zapis, ja go przeczytam, bo może być mało widoczny. Pompy obiegowe w obiegach chłodzących i ogrzewczych instalacji klimatyzacji powinny być regulowane według obciążenia cieplnego. Mówię na tym, mówię o tym, jak kukułka wy, wypadająca z zegara, na każdym spotkaniu. Pow, powtarzam e, o tym zapisie, to jest rozdział wentylacja-klimatyzacja, jak najbardziej nas dotyczący. Tam jest mowa właśnie o sterowaniu pomp obiegowych zależnie od obciążenia. Spróbujcie to skonf skonfrontować z podziałem systemów na stało i zmienno przepływowe. I gdzie ten warunek, w których tych konfiguracjach jesteśmy w stanie zrealizować? Taki kolejny, może mniejszy, ale równie istotny powód to na przykład pomiar zużycia energii. Kiedyś tak, troszeczkę przypadkowo, będąc na obiekcie wpadła mi w dłoń DTR jednego z liczników ciepła, i tam jest napisana minimalna histereza, minimalna różnica delta T pomiędzy zasilaniem i powrotem, która jest widziana przez licznik ciepła. I to minimum było podane 3 kelwiny. Z jaką deltą projektujemy instalacje chłodnicze? Najczęściej. Na przykład, czasem 5, czasem 7, ale gdzieś w tych granicach. Wróćmy pamięcią do slajdu, gdzie była pokazana temperatura powrotu dla systemu stało przepływowego. Gdy wysyłam 6. I spada zapotrzebowanie na chłód, to nie wraca 12. Tylko ta temperatura się zbliża i w pewnym momencie być może zniży się poniżej wartości dostrzeganej przez licznych ciepła. Ważna sprawa. Więc świadomość wyboru rodzaju dystrybucji. Gdy zdecyduję się na rodzaj dystrybucji, muszę podjąć świadomą decyzję, jaki rodzaj równoważenia zastosuję. Co mam do wyboru? Statyczne, oparte na produktach staw. Stat, TBV, TBVCM. Te wszystkie produkty możecie zobaczyć sobie na żywo w strefie demoramp. Może to być równoważenie dynamiczne, czyli stat ze stapem. Jako pewna dynamiczne, dynamiczne równoważenie modułu, ale też może być jednostkowe przy konkretnym odbiorniku. Tutaj mamy tak zwane ograniczniki przepływu compact P i modulator. Też do zaobserwowania na demorampach. Wybieramy, który rodzaj równoważenia i jaki rodzaj tego równoważenia. Ale świadomie. I jeszcze mamy równoważenie termiczne. Zawory typu TA-Kompakt T i TA-Term. TA-Term e, znacie być może z cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. A Kompakt T, a niektórych może być zupełnie nowym produktem, Zaraz o, o nim powiem nieco więcej. Jeżeli wybieracie równoważenie statyczne, nie znaczy, że ono jest złe. Ono jest adekwatne do danego czasem budżetu, do przeznaczenia obiektu. To nie jest tak, że wszystko musi być równoważone dynamicznie. Pamiętajmy tylko o tym, jeżeli już idziemy w równoważenie statyczne, to ważną sprawą jest podział instalacji na moduły. Tego nie podpowie Install Soft. Tego nie podpowie żaden program. To może podpowiedzieć nam tylko nasza świadomość. Świadomość tego, jak to później wszystko jesteśmy w stanie zrównoważyć na obiekcie. Więc jeżeli jest równażenie statyczne, pamiętajmy o podziale na moduły. Czyli wprowadzenia tak zwanych zaworów wspólnych. Jeżeli mamy równażenie dynamiczne, oczywiście, stapy. Jeżeli mamy równażenie dynamiczne jednostkowe, tu jest troszeczkę łatwiej, bo mamy tylko. Produkty przy odbiornikach i jakiś główny zawór wspólny dla całej instalacji przy pompie. Prostsza sprawa, ale ma też swoją cenę. Cenę przede wszystkim inwestycyjną. No i równoważenie termiczne. Kompakt T to jest produkt przeznaczony przede wszystkim do instalacji chłodniczych. Też struktura podobnie wygląda do równoważenia dynamicznego jednostkowo przy danych, przy danych um, odbiornikach końcowych. I tutaj z uwagi na to, że to jest pewien nowy koncept, to ta proaktywna postawa objawia się w byciu tak zwanym agentem zmiany. Brzmi trochę tak podejrzanie, być agentem zmiany, ale to jest jak najbardziej pozytywna, proaktywna postawa. Czyli trendy są takie, jakie pokazaliśmy wcześniej, ale jest coś nowego. Musi być ten lider, ten agent zmiany. Czasem w biurze, czasem całe biuro jest takim agentem, który wejdzie w nową technologię. Oczywiście w Polsce już takich liderów y, mamy kilku. Tych obiektów jest kilka już zrealizowanych. Ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o kompakty T, czyli zawór przeznaczony do klima konwektorów dla instalacji chłodniczych. I przejdziemy sobie przez pewien dosyć istotny, ale mogący umknąć szczegół, jeżeli chodzi o dobory klimakonwektorów. Tu mamy przykładową kartę, którą dostajemy od producenta. Na tej karcie mamy różne biegi pracy wentylatora. Instalacja jest 7 z deltą T5, czyli 7 na 12. Znamy takie, takie dobory, takie karty, prawda? Różni producenci wysyłają to w bardzo podobny sposób. Teraz, na jaki bieg najczęściej projektujemy pracę wentylatorów w tego typu instalacjach? Dokładnie. Chcemy mieć pewien zapas, ale też chcemy móc zredukować tę wydajność, na przykład z uwagi na hałas pracy wentylatora. I popatrzcie na jedną rzecz ciekawą. Gdy wyszarzę pozostałe parametry, jeżeli chodzi o moc, to w tabelach producenci, zależnie od biegu pracy wentylatora podają różne wartości przepływu wody. Dlaczego? Bo dla każdego z biegów pracy wentylatora podają wydajność tej jednostki przy zachowaniu 5 pięciu kelwinów, pięciu kelwinów delty. I teraz zadajmy sobie pytanie: czy gdy jako użytkownik podejdę do takiej jednostki i przełączę bieg wentylatora w górę lub w dół, to czy coś się zmienia pod kątem przepływu? Czy przełączenie kliku na termostacie ściennym zmienia mi przepływ od strony hydraulicznej? Nie. Czyli delta 7 na 12 jest tylko życzeniem. To jest tylko pewne założenie. Ona nie wystąpi przy tym zmienionym biegu pracy wentylatora. Chyba, że w ten układ zastosujemy kompakt T, i jego zadaniem jest czuwać, aby na wyjściu z klima konwektora zawsze płynęła woda o temperaturze 12 stopni. Czyli skoryguje nadążnie przepływ przez wymiennik zależnie od strumienia powietrza, które przepływa przez niego. Dając wam zawsze nominalną deltę. Czyli tak naprawdę realizując to, co mamy w karcie doborowej. To jest nowy koncept, sprawdzony, podnoszący fajnie komfort, szczególnie tam, gdy mamy regulację on-off. Świetne rozwiązanie, ale potrzeba jest bycia tym agentem zmiany. Czyli wejść w nieco nową koncepcję, czasem przekonać inwestora do czegoś nowego. Mamy już na szczęście wiele referencji, więc to jest o tyle prostsze, że można pokazać przykład, gdzie to. Działa, gdzie to funkcjonuje. Zaczynaj z wizją końca. Nawyk numer dwa. To jest wypisz wymaluj to, co robimy na co dzień, jeżeli chodzi o projekty. No nie da się projektować nie mając wizji końca. Prawda? No każdy musi wiedzieć, jak chce, żeby ta instalacja wyglądała. Ale zachęcam do tego, żeby troszkę rozszerzyć swoją perspektywę, jeżeli chodzi o stanowiska projektowe. Rozszerzyć o co? O eksploatację. Zastanówmy się, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko funkcjonuje już na etapie pracy tego systemu. Czyli, będąc projektantem, popatrzmy troszeczkę z perspektywy wykonawcy, osoby, która dokonuje ruchu, ale przede wszystkim użytkownika końcowego. Czy ktoś na sali miał? Okazję uczestniczyć w takim naszym webinarium wento i pogazie. Kilka osób. Super. Fajnie. Miło mi. Na tym webinarium pokazałem taką rzecz. Weźmy pod uwagę. Dwa. Obiekty, projektowane kiedyś, projektowane dzisiaj. Niech to będzie obiekt użyteczności publicznej, jakim jest na przykład szpital. Gdy pójdziemy sobie e, do obiektu szpitalnego, który był kiedyś projektowany, to tam najprawdopodobniej spotkamy się z instalacją, która ma wiele pionów. Zgodzicie się? A te poziomy są prowadzone gdzieś w jakiejś kondygnacji technicznej, najczęściej podpiwniczonej, z odpowiednimi spadkami. To wszystko jest bardzo łatwo odpowietrzać i bardzo łatwo czyścić, bo szlam naturalnie spada, powietrze ucieka nam do góry, więc instalacja jest zdolna do samoodpowietrzania się. A jak dzisiaj obiekty służby zdrowia projektujemy? Prawdopodobnie w ten sposób. Czyli obracamy to o 90 stopni. Zgodzicie się? Jeden główny szacht i bardzo dużo poziomów. A w tym wszystkim jeszcze wiele rzeczy do ominięcia. Czyli tą kartkę musiałbym tak trochę zmienić, bo tak wyglądają dzisiaj instalacje. W peksie na przykład. I gdzie tu jest efekt samoodpowietrzania? W koszu. Hmm? Nie ma tego efektu. Jako projektanci, sięgnijmy tą perspektywą tam. Oczywiście my piszemy w, w opisach, instalacja ma być odpowietrzona i tak dalej. Ale postawmy się w miejscu wykonawcy, jak on ma to zrobić. Jak ta instalacja nie jest zdolna sama do takich rzeczy. I tutaj bardzo ważna jest ta kwestia eksploatacyjna. Eksploatację zaczynamy od pomiaru. To będziemy, jeżeli chodzi o strefę. Demoramp pokazywać też z wykorzystaniem urządzenia pomiarowego. I w, gdy widzimy na podstawie pomiarów, że jest problem, musimy ją odpowiednio wyczyścić wyczyścić i odpowietrzyć. I czym wyczyścić? Filtr dominuje, niestety. Tylko, że filtr, drodzy Państwo, to nie jest element czyszczący, tylko zabezpieczający. Bo jaki jest skutek uboczny tego, że filtr wyłapał nam szlam? Spadek przepływu. A wiecie, jak co głosi hymn hydraulika? Za echem Freddy'ego McCormego i zespołu Queen? Flow must go on. Później wam to puszczę. Przepływ musi być. Więc, jeżeli coś czyści, a nie mam przepływu, to co z tego, że to jest czyste? Jak to nie niesie energii? Jak to nie zapewnia komfortu? Więc separatory. Zobaczycie separatory, albo już niektórzy widzieli na żywo, jak to działa w akcji na dwóch jednostkach demonstracyjnych. Czyli elementy, które mają nam wy zredukować, zminimalizować tego typu efekty. Filtry gdzieś tam się pojawią przed pompami, bo tego wymagają producenci, jeżeli chodzi o warunki. Gwarancji. Ale to separator, jako ten pierwszy element powinien być tym, który instalacji nam czyści, separuje zanieczyszczenia. Jeżeli chodzi o usuwanie powietrza, automatyczne odpowiedźniki, separatory i odgazowacze próżniowe. Mamy troszeczkę efekt takiego, bym powiedział, skrótu myślowego, który się chyba wziął z nazwy automatyczny odpowietrznik. Automatyzm tego odpowietrznika działa tylko wtedy, gdy my napełniamy i opróżniamy instalację. Zapomnijcie o odpowietrzaniu przez automatyczne odpowietrzniki podczas eksploatacji. Dowody można zobaczyć na naszych rampach demonstracyjnych. To już później nie funkcjonuje. Podstawowym elementem powinny być separatory i odgazowacze próżniowe. I to jest ta wizja końca. Jeżeli tego nie będzie w projekcie, żaden wykonawca tego nie dorzuci. Bo to są dodatkowe koszty. To musi być uwzględnione w kosztorysie. Pamiętajcie o tym. Tu jest zdjęcie od sąsiadki, piętro wyżej, która miała fajny, automatyczny odpowietrznik, nowy, nie nasz, który niestety zaczął lać. Tutaj nie wiem, czy jest to widoczne, ale jest taka mała fontanna. Nawet mam film z tego. Słuchajcie, to jest. Ja mam wrażenie że czasem, że, że człowiek już tak popada w tą branżę. Bo to, że wszyscy patrzą w galerii handlowej, z czego są wykonane instalacje, to jest standard. Ale biedna sąsiadka zalewa jej dywan, ja tam wpadam, patrzę, cieknie odpowietrznik wiem, że to nie mój konkurencja. Co za świetny materiał szkoleniowy! Od razu telefon i nagrywam. Dla zainteresowanych, w przerwie mogę puścić ten film. Poczciwa pani Ela trochę lamentowała, ale zalało jej faktycznie. Ja to zobaczyłem, siedząc u siebie w pokoju, że kapie z sufitu. Więc było to poważne. Po co to mówię? Dlatego, że są pewne miejsca strategiczne w naszych instalacjach: to są bufory, to są główne piony zasilają zasilające powrotne, jakieś sprzęgła hydrauliczne. Tam zainwestujmy w lepszy odpowiednik. Przede wszystkim mówię to do wykonawców: wydajmy parę złotych nie wszędzie w całej instalacji, bo tego tu popadniemy w jakieś manko, ale na tych wybranych punktach. Ja to nazywam punktami strategicznymi. Zamontujmy odpowiednio wysokiej klasy automatyczny odpowietrznik. Co to znaczy wysokiej klasy? Z odpowiednio dużą komorą, odporną na zanieczyszczenia, bo co spowodowało zacięcie tego mechanizmu? Szlam, osad, brud, który tam do niego dotarł. Na szczęście był zawór kulowy. Jak się jedzie na obiekt, tak powiedzmy sobie z ręką na sercu, ile, jak często widzimy te zawory kulowe zamknięte po tym odpowiedźnikami? Czyli jaki jest jego tak naprawdę efekt? Żaden. W tych newralgicznych, strategicznych punktach dajmy tam proaktywnie coś lepszego. Budżet aż tak nie ucierpi, jak to zamkniemy w pięciu e, sztukach. Zasilanie, powrót, jakiś bufor, gdzieś tam e, sprzęgło. Pięć takich porządnych odpowietrzników w tych ważnych miejscach. Jeżeli to się pojawi w projekcie, super. Dokładna specyfikacja. Wizja końca to też pewna świadomość przy wyborze pomiędzy systemem freonowym a wodnym. Dzisiaj jesteśmy jako IMI w tej troszeczkę lepszej sytuacji, bo dyrektywy, tak zwana ustawa F-Gazowa zaczyna promować systemy wodne. Więc y, dla nas. Oh, przepraszam. Dla nas y, Uśmiech w górę. I bądźmy też jako projektanci, jako wykonawcy świadomi, że jeżeli ktoś jednak pójdzie dalej w te systemy feronowe, to tutaj ta perspektywa będzie troszeczkę mniej korzystna dla tego typu systemów. I zachęcam do uwzględnienia tych czynników, przed którymi stanie kiedyś w przyszłości użytkownik. Jakieś przeglądy, badania, być może kary. Nie chodzi o to, żeby zrezygnować z tego systemu. Ja też nie robię takiego PR-u złego dla Freonu, bo też nie o to mi chodzi. Ale żeby to był wasz świadomy, proaktywny wybór i była ta wizja końca, która też może powinna być przedstawiona inwestorowi. Trzeci nawyk. Rób najpierw to, co najważniejsze. To jest mój ulubiony. Mam z nim największe problemy. Owierzcie. Co dzisiaj jest najważniejsze? Jakim kryterium kierować się, nadając wagę? Bo wszystko jest pilne. Znamy tą Macierz Eisenhowera. Ważne, pilne, nieważne, niepilne. Jeżeli chodzi o projektowanie, taka podpowiedź, aby ten nawyk dyscypliny pomógł nam w tworzeniu dobrych nawyków i w tworzeniu dobrego punktu wyjścia, jeżeli chodzi na przykład o bibliotekę. Wielokrotnie, gdy optymalizujemy pliki dla projektantów bądź dla wykonawców, wysyłamy różnego rodzaju gotowe bloki w autokadzie. Czyli tworzenie sobie takich podręcznych plików, rysunków, które pozwolą nam szybko wykonać dane zadanie. I to robienie czegoś, Najważniejszego to jest na początku poświęcenie więcej czasu, zainwestowanie nieco więcej energii na przygotowanie pewnej biblioteki, która później, oczywiście, zoptymalizuje i zautomatyzuje nam część pracy. Baza kont kompetentnych yy, kontaktów to też jest ważne. To tak troszeczkę, jakby, nam słodzenie. Jakby, jest fajny projekt, to. Ja pamiętam, jak ostatnio kolega Mirek wypił w pracy trzy kawy, to tak go często, że miał takie wielkie oczy i nie mógł się skupić. Ja mam wrażenie, że jako projektanci, jeżeli macie fajny temat, to ciągle tacy jak my chcą się umawiać z wami na kawę, a może byśmy się spotkali, pogadali. Wszyscy chcą wtedy zaistnieć w waszym temacie, w waszym projekcie. I oczywiście nie ma co się narkotyzować taką ilością kawy. Trzeba wtedy mieć właściwych partnerów do rozmów technicznych, do rozmów rzeczowych i kompetentnych, do profesjonalnego podejścia do tematu. Zachęcam, żeby taką bazę w naszej branży sobie tworzyć. I delegowanie zadań. Czasem to jest najważniejsze. Podziel robotę nie tylko na swoich pracowników, ale na takich jak my. Bo jeżeli masz kompetentnych ludzi i im zdelegujesz, to im ufasz. Oczywiście, gdy są profesjonalistami i wiedzą, co robią. I takie delegowanie to też jest duży plus. Priorytet też pokazałem, wyświetlając nasz kalkulator Energy Insight. Ostatnio miałem taką rozmowę bardzo ciekawą w Gliwicach. Modernizuje się duży zakład na strefie ekonomicznej. I Inwestor chciałby poznać, ile zaoszczędzi, przechodząc już w działającym obiekcie systemu stało-przepływowego na zmienny. Bo okej, okay, mamy jakieś tam dyrektywy, mamy pewne elementy, ale tu już jest obiekt istniejący. czemu się to opłaca? I taką analizę jesteśmy w stanie zrobić. Oczywiście robimy to przez projektanta w tym przypadku. Czyli przez Was, między innymi przez wykonawcę, bo wielokrotnie jest tak, że to wykonawca jest bezpośrednim partnerem dla takiej czy innej firmy. I czy się to opłaca wchodzenie w takie rozwiązanie lub inne, czyli mam na myśli system stały, zmienny, regulacja on-off, płynna. Mamy kalkulator, w którym jesteśmy w stanie poprzez maksymalnie zbliżony do rzeczywistości profil funkcjonowania takiego systemu, jesteśmy w stanie wyznaczyć późniejsze koszty i oszczędności wynikające z tytułu eksploatacji. Pamiętajcie, że mamy takie narzędzie, chętnie się tym dzielimy. Naprawdę nie wysyłamy tego na zewnątrz, tylko siadamy wspólnie i dajemy wam później raport. Ale jesteśmy do waszej dyspozycji, jeżeli chodzi o tego typu porównania. I tutaj mamy zwycięstwo osobiste. Dlaczego zwycięstwo osobiste? Bo jeżeli będziesz proaktywny. Jeżeli będziesz zaczynał z wizją końca, jeżeli będziesz robił najpierw to, co najważniejsze, to z takiego małego berbecia, który jest zależny, to fajnie widać, jak się młody inżynier rozwija w biurze projektowym, jak się młody kierownik robót sanitarnych rozwija na budowie. Na początku jesteś zależny od wszystkich, ale nabierasz tej niezależności. Na gruncie świadomego wyboru też. Gdy wejdziemy w przestrzeń bycia niezależnym, na szczęście to nie jest szczyt tego, co możemy osiągnąć. I tutaj pojawia się relacja międzyludzka, czyli współpraca z innymi. Zasada win-win, nawyk poszukiwania wzajemnych korzyści to jest świetna motywacja do tego, aby rozwijać zespół, nie tylko w biurze ale ogólnie swoich partnerów, swojego środowiska biznesowego. Niektórzy są po Politechnice Śląskiej. Kojarzycie doktora Nawrockiego? Ci, którzy są po? Myślę, że tak. Doktor Nawrocki, świetny autorytet, jeżeli chodzi o wentylację i klimatyzację, mówi coś takiego. Drodzy studenci, czy wiecie, co to znaczy być inżynierem? Przynajmniej ja pamiętam taki tekst. A my nie wiemy. To znaczy... Mieć umiejętność znajdywania kompromisów. I się z tym zgadzałem. Do momentu, aż mi mikowi pokazał coś więcej. Bo kompromis to niektórzy mówią, tak naprawdę nikt nie wygrywa, bo każdy coś musi, od, coś musi odpuścić, z czegoś musi zrezygnować. A w win to jest zawsze w głowie koncepcja, szukam wzajemnych korzyści. Nic nie musisz oddać. Co możesz tak naprawdę zyskać? O czym ja mówię? Oczywiście w życiu zawodowym, biznesowym, prywatnym takich win-winów jest bardzo wiele, ale jeżeli chodzi o naszą branżę, propozycją do tego typu platformy współpracy, obszaru współpracy jest sprawdzanie plików obliczeniowych, konsultacje techniczne, szybka komunikacja przez czat, optymalizację i e value engineering. Czyli, czyli to jest to, co chcemy wam dać jako rzecz, którą zakładamy, że ma dla was korzyść. To jest ta platforma win-win. Gdy wam sprawdzimy plik, gdy wam mm, przeprowadzimy jakiś dobór, gdy szybko odpowiemy na pytanie techniczne, czat jest dostępny, no nie 24 na dobę, ale 8 na dobę, od 8 do 16 na naszej stronie internetowej. Tam zawsze jest ktoś techniczny i zawsze jest ktoś e, handlowy. To jest świetna, szybka komunikacja. Dzwoni się z momentami bardzo trudno. Na maila czeka się kilka dni, a na czacie jest błyskawiczna odpowiedź. Korzystajcie z tego. A co my zyskujemy? Gdzie jest nasz win? Tak, jesteśmy w projekcie. Pamiętacie takie grafiki? Ja teraz zrobię mały teatr. Na początku ludzie byli tacy, nie? Jakoś tak. Czyli to była, e, to, była, e, to była epoka zbieractwa. Zbierali, co tam znalazł, co zjadł i tak. Później, jak się trochę wyprostowali, to była epoka rolnictwa. Zasiał, zjadł. Znaczy, jeszcze musiał ściąć, zjadł. Później epoka uprzemysłowienia, czyli miał narzędzia, które to zaczęły robić. A dzisiaj jesteśmy w jakiej epoce? Bo już nie uprzemysłowienia. Jakiej? Świetnie. Tak. Informacji i wiedzy. To jest dzisiejsza epoka. Więc dla nas informacja, że jesteśmy w projekcie, co jest w tym projekcie, to jest nasz wielki win. Czy wy tracicie? Czy jest to jakiś kompromis, że coś musicie oddać? My nie. Mam nadzieję, że wy też nie. Takich win-winów szukajmy. Zrozum, potem bądź zrozumianym. Czyli nawyk dobrej komunikacji i wzajemnego zrozumienia. Słuchać to jest trudna rzecz. E, bardzo często mamy coś do powiedzenia i oczywiście fajnie, ale warto jest posłuchać. Ja chcę ten nawyk zaszczepić w projektach, gdzie mamy na przykład instalacje modernizowane. Zrozum, potem bądź zrozumiany. Czyli mamy pewien stan istniejący. Zrozummy, jakie są potrzeby tego obiektu. Z jakimi dylematami boryka się użytkownik, może ktoś od utrzymania ruchu, co tam nie funkcjonuje. Jak to mówi nasz kolega Radim z Cieszyna Czeskiego, co nie funguje. Dajmy odpowiednie rozwiązanie na miarę tego, jakie są potrzeby czy mamy statyczne, czy dynamiczne, modułowe, czy jednostkowe. I co możemy na przykład w instalacjach grzewczych zaproponować? Czyli diagnoza, a receptą jest co? Na przykład standardowy system statyczny. Jeżeli mamy obiekty użyteczności publicznej, obiekty, obiekty mieszkalne, to w niektórych obszarach może to być w zupełności wystarczające. Posłuchajmy, zrozummy jakie są potrzeby, nie idźmy sztampą. Bo czasem ktoś nie ma budżetu. Bo czasem ktoś ma jakąś etapowość realizacji obiektu, zawsze te stapy może dołożyć. A może mu tak naprawdę niepotrzebne jest to, żeby instalacja była super cicha. Może to jest taki obiekt, że wystarczy, że tylko flow ma go on, tak? Że tylko przepływ będzie. Tam, gdzie są wyższe wymagania, jest modernizacja, obiekt o znacznie większych rozmiarach pompy na wyższych wysokościach podnoszenia. Dużo większe ryzyko hałasu, idźmy w rozwiązania dynamiczne. Ale zrozummy, popatrzmy na dobory, jaki jest węzeł, co w tym systemie tkwi, jakie są tak naprawdę obecne standardy tego y, systemu. Mamy też Eklipsa. Ogranicznik przepływu, ale dla instalacji grzejnikowych. To jest dynamiczne, jednostkowe. Przy danym odbiorniku ograniczenie konkretnego przepływu. Zależnie od wielkości systemu, być może droższe rozwiązanie, różnie to bywa. Jeżeli porównamy te dwa do siebie, zależy wszystko od wielkości. Ale to jest nowa perspektywa. To jest nowa możliwość, którą na przykład możemy zastosować tam, gdzie nie ma absolutnie dostępu do jakiegoś podpiewniczenia, gdzie jest bardzo trudno zastosować standardową podpionówkę. I najłatwiej, najszybciej byłoby na przykład zmiana zaworu termostatycznego bezpośrednio przy grzejniku. Rozumiem, słucham, robię analizę, daję receptę i realizujemy. Tak samo w ciepłej wodzie użytkowej. Też mamy kilka wariantów standardów statyczne, dynamiczne, termiczne. Dwa ciekawe przypadki. To są gliwice, to jest hmm, Wrocław. Tu rozwiązanie statyczne, tu rozwiązanie dynamiczne. Z Wrocławia byli tak za, zadowoleni i tak usatysfakcjonowani z tego systemu, że listy referencyjny dali z wielkimi otwartymi e, rękoma do nas że jak najbardziej tak, czyli tu jest zarekomendowane rozwiązanie kompakt P. Ustawiam przepływ na ciepłej wodzie użytkowej. Nie mówię teraz o grzaniu, nie mówię o chłodzie. To jest ciepła woda użytkowa. Zawór ma ATS-PZH oczywiście, więc możemy go stosować. Są czasem tak rozległe systemy, tak trudne do przewidzenia, z tak dużą ilością na przykład szlamu, kamienia, którego nie jesteśmy w żaden sposób zinwentaryzować. A tylko wymieniamy armaturę pod Więc kompakt P to jak najbardziej dobre rozwiązanie, sprawdzone, nawet podparte przez inwestora, tym, że to funkcjonuje. To jest obiekt z kolei w Gliwicach, gdzie jest równoważenie statyczne tbv C. Ciekawostka dla Was. Był robiony pełny protokół, był robiony pełny balansing. Zobaczcie na przepływy. Wszystkie piony były tak samo obciążone, tylko to jest obiekt, gdzie jest centralna wymiennikownia i zasila, z tego co pamiętam, yy, dwa lub trzy obiekty. To akurat był jeden z nich, kilkuklatkowy. Jaka jest temperatura wymagana przez warunki techniczne ciepłej wody użytkowej? 55. Zobaczcie, co mieliśmy na powrocie. Parametrem, do którego doszliśmy, to zrównoważenie temperatur. Nie byliśmy w stanie uzyskać wyższych. Były na tyle wysokie straty na dystrybucji to taka sieć wewnętrzna, osiedlowa że nie było mowy o 55 stopniach. I popatrzmy teraz na to. Ktoś mówi mam, do nas: Mam problem z ciepłą wodą użytkową. Mówimy: Dobrze, to zastosuję równoważenie termiczne. Szybkie, w miarę tanie. Bardzo łatwo się to ustawia, jeżeli chodzi o realizację. I ustawiamy na jakie temperatury? 50 stopni? Załóżmy. I co? I nie ma żadnego balansingu, bo żaden z zaworów nie dostaje 50 stopni, wszystkie są otwarte. Więc tutaj świetnym wyborem było statyczne równoważenie oparte o konkretne pomiary urządzeniem pomiarowym teleskopu byli naprawdę zadowoleni z tego, jak to zaczęło funkcjonować. Bo 43 stopnie to nie jest mało, tak z punktu widzenia rzeczywistej temperatury. Więc jak tylko ktoś odkręcił kran, miał 43 stopnie, to już się cieszył w stosunku do tego, co było wcześniej. Ale to pokazuje, co my tak naprawdę uzyskujemy, co my dostajemy realnie na tych obiektach. O warunki warunkami oczywiście, a życie życiem. Tak to czasem bywa. Twórz synergię. Czyli nawyk budowania systemów, budowania współpracy z różnych elementów. Całość to coś więcej niż tylko suma części. To jest świetna maksyma. Całość to coś więcej niż tylko suma części. Kowi jest pod tym kątem niesamowity. Ja bym nie chciał, żeby to tylko zamknęło się u Was w y, obszarze projektowo-wykonawczym, w takim instynkcie zawodowym. My o tym mówimy, bo takie jest oczywiście przesłanie naszego seminarium, ale bądźcie otwarci na przeanalizowanie tych nawyków ogólnie w swoim postępowaniu. To jest świetna sprawa. Ja jestem fanem tego gościa. Prawie tak jak Sławka Święteckiego. <grym> hmm. Czyli. Całość to coś więcej niż tylko suma części, co to oznacza? Łączmy systemy. To, że mamy podział na statyczne, dynamiczne, termiczne to nas w niczym nie zamyka. Proaktywna postawa, podejście świadome daje nam pełen wachlarz ja w jednym systemie mam prawo to jest niesamowicie mile widziane wykorzystać różne rozwiązania. Bo w tym, w tym samym systemie mogę mieć odbiorniki o różnym standardzie, o różnych zapotrzebowaniach, jeżeli chodzi o komfort, o różnym przeznaczeniu pomieszczeń. Rozwiązanie. TBVC, stat ze stapem, mogę połączyć z równoważeniem dynamicznym jednostkowym. Tak samo w instalacjach grzewczych. Gdzieś mamy eklipsy, bezpośrednio przy grzejnikach, na przykład boczno zasilanych, a gdzieś mamy standardowe zawory termostatyczne lub nawet wkładki, czyli grzejniki dolno zasilane. Synergia, połączenie tego w jeden porządny system. To jest szycie na miarę. Idziemy do krawca, który bierze z nas szablon i nam ładnie dopasowuje nasze odzienie. Bądźmy takimi krawcami naszych systemów. Szyjmy to zgodnie z oczekiwaniem użytkownika końcowego, zgodnie z przeznaczeniem odbiorników. I na przykład moduły obsługujmy stadem, stapem i TBVMC przykład instalacji chłodniczej. Części gdzie są zgromadzone odbiorniki w jeden główny moduł, na przykład takich powtarzalne kondygnacje. Jaki jest plus tego rozwiązania? Cena. To jest bardzo korzystny, to jest system mający bardzo korzystny stosunek ceny do jakości, bardzo korzystny. Niesamowicie wiele obiektów biurowych zrealizowaliśmy właśnie na takim standardzie. Czyli klimakonwektory TBVC na moduły stad ze stapem. Na pojedyncze odbiorniki Kompakt P lub DA-modulator, zależnie od przeznaczenia, czy mamy regulację płynną czy on -off. Co jest takim pojedynczym odbiornikiem? Bardzo często na przykład kurtyny, bardzo często jakieś pojedyncze klimakonwektory na holach. Ciężko tam zastosować taką modułową strukturę. Bo jest mocne rozproszenie tych odbiorników dziś na jakiejś przestrzeni. Ale nikt nam nie zabroni synergicznie wykorzystać takiego rozwiązania połączyć to w jeden system. Kompakty te na spinki z minimalnym przepływem. Pamiętajmy o tym. W tym roku prowadziłem szkolenie dla firmy wykonawczej w Olkuszu. I był jeden z inżynierów, który zajmuje się taką działką serwisową w tej firmie wykonawczej. Z uwagi na to, że dzisiaj oczywiście firmy wykonawcze muszą dawać kilkuletnie gwarancje, co najmniej dwuletnie, no to bardzo często dbają o te systemy w przeciągu tego okresu gwarancyjnego, żeby redukować potencjalne koszty i ryzyko związane z różnego rodzaju usterkami. I ten inżynier wypowiedział się na temat systemu zmiennoprzepływowego. Zaczynaliśmy szkolenie. Powiedziałem, powiedziałem o tych różnicach między stałym i zmiennym, i tak mocno e, pewny tego, co mówi, powiedział, że on nie chce mieć do czynienia z systemem zmiennoprzepływowym, bo tylko ma z tym same problemy. No to nawyk zrozum potem bądź zrozumiany, od razu mi się włączył. I zaczynamy dyskutować. Pytam, co tak naprawdę się stało? Dlaczego tak sądzisz? Jakie były objawy? I co się nie podobało z punktu widzenia tego serwisu, em, temu koledze, inżynierowi? Dlatego, że bardzo często miał telefon od użytkownika, że skarżą się goście hotelowi na brak reakcji systemu grzewczego czy chłodniczego już tego teraz nie pamiętam być może grzewczego. Co było powodem? System zmienno-przepływowy i brak jakiejkolwiek cyrkulacji czynnika. Wyobraźmy sobie hotel. Godzina, doba hotelowa jest najczęściej od 14.00 tam do 12.00, ale wszyscy przychodzą bardzo późno. Mało kto włącza na przykład ogrzewanie bądź chłodzenie o godzinie 17.00, załóżmy, bo są jeszcze ludzie w pracy i tak dalej. gdzieś tam dopiero zjeżdżają się wieczorem. A jeżeli ktoś wcześniej pojawi się w takim hotelu i chce sobie włączyć system grzewczy, a jest układ zmiennoprzepływowy, to ile wody płynie w tym systemie? Dużo, dużo mniej. A jak się zachowuje prędkość w stosunku do przepływu? Liniowo. Trzy razy mniejszy przepływ, trzy razy mniejsza prędkość. Z jaką prędkością projektujemy systemy? Wybierając różnicę rur? Ile mniej więcej metrów na sekundę? Ile? 0,8, dokładnie. Do metra na sekundę. Metr na sekundę, gdy wszystko płynie, gdy jest pełne obciążenie. Jeden metr, drugi metr, trzeci metr, czwarty metr, to jest, gdy wszystko płynie. A teraz, gdy jest jedna trzecia, 30 centymetrów na sekundę tam trzecia systemu to jest dużo. A ja mam 100 metrów do ostatniego fantojela, bo klient chciał widok na Wawel i dostał pokój ten na końcu. Hmm? Taki jest efekt. Co jest potrzebne? Cyrkulacja. To jest bardzo zbliżone do ciepłej wody użytkowej. Nikt nie może czekać wiecznie. Aż wiecznie, w cudzysłowie. Jeżeli nie zadbamy o takie szczegóły, jak na przykład minimalny przepływ, to ten potencjał zmiennego przepływu niestety może nam troszeczkę być wycofany, może być zasłonięty tym negatywnym efekt efektem, właśnie na przykład związanym z długim oczekiwaniem na czynnik. Więc pamiętajmy o spinkach na minimalny przepływ. Jest kilka rozwiązań. Tutaj przedstawiłem kompakt T, ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Możemy dać zawory tridrugowe przy ostatnich klimakonwektorach. Możemy dać spinki z zaworami nadmiarowo upustowymi. Rozwiązanie jest kilka. Wybierzmy świadomie dane lub yy, takie lub inne. Yy, policzmy to, skonsultujmy, czyli win-win, tak żeby później i użytkownik, i ten, który odpowiada za serwis, nie był zawiedziony takim rozwiązaniem. Ta synergia to też świadomość, gdzie jest komfort, po co my projektujemy, po co my wykonujemy instalacje. Przede wszystkim dla komfortu. Przecież. To my tworzymy tą strefę komfortową dla użytkowników. Mam nadzieję, że wam jest tutaj komfortowo, że nie jest za ciepło, nie jest za ciepło, nie jest za zimno. Ale to, że tutaj, jeżeli tutaj jest komfortowo, mi jest akurat, nie wiem jak Państwo tam na sali, mam nadzieję, że też, to nie jest tylko i wyłącznie efekt dobrego projektu. Komfort jest tutaj. Jak, e, tak troszeczkę z japońskiego, z uwagi na Muzeum Sztuki Japońskiej, jest taki termin oko ikigai. Nie wiem, czy słyszeliście. To jest związane z tym, czym się powinno zajmować w życiu i jaką mieć misję życiową. Nieważne, ale jest takie kilka obszarów, i tam jest w środku oko Ikigai. To jest oko Ikigai naszego projektowania. To jest synergia pracy projektanta, wykonawcy, czyli zadbanie o odpowiedni rozruch. I tu jest ta wizja końca, ta świadomość, którą ja pokazałem przy nawyku, wyświetlając krótce pomiarowe i urządzenie pomiarowe. Jeżeli wykonawca, albo na początku projektant, wrzuci armaturę bez możliwości diagnostycznych, to na czym tak naprawdę polega rozruch? Niestety najczęściej na, ustowie, na ustawieniu nastaw z projektu, na budowie. A nie nastawa jest ważna tylko. Tak: flow must go on chyn hydraulika. Queen Water jest leniwa i popłynie tam, gdzie jest łatwiej. My musimy zadbać o to, żeby na obiekcie były przepływy zgodne z projektem, a nie pozycje zaworów. To jest nasza najważniejsza kwestia do uzyskania. A później, jeszcze oczywiście, mądra, świadoma eksploatacja. Nie wszystko jest w naszej strefie wpływu. Ale to, co możemy zrobić, uświadamiać użytkownika końcowego, uświadamiać inwestora, być w kontakcie z maksymalnie, maksymalną ilością zaangażowanych osób w ten rozruch. Nadzory autorskie to jest fajna rzecz. Nie wiem, na ile popularna u nas, chyba nie, nie tak bardzo, jakby, jakby można było, jakbyśmy chcieli, ale tu jest komfort. I tej synergii też szukajmy we współpracy między wykonawcą, Projektantem, ale też producentem. Bardzo chcemy być w tym Waszym obszarze współpracy. Bardzo chcemy, żeby to nasze kółko też się pojawiło na Waszym, na waszym horyzoncie, tych, z którymi chcemy gadać. Czy to jest potrzebne? Myślę, że tak. Nikt nie jest omnibusem. Nie jesteśmy w stanie być dobrzy w każdej dziedzinie. Nawet nie to jest chyba naszym zadaniem. Mamy swoje specjalizacje, mamy swoje wąskie obszary, gdzie, wa, gdzie wiemy, gdzie poświęcamy dużo czasu, aby wiedzieć nieco więcej, nieco bardziej szczegółowo, jeżeli chodzi o to, co możemy, to, co możemy dostać na rynku. I korzystajmy z tej współpracy. To jest ta platforma win-win. Czyli przechodzimy z płaszczyzny bycia niezależnym do współzależnym. Nie współuzależnionym, nie uzależnionym, tylko współzależnym. To tak naprawdę w zespole jest siła. Naprawdę, to nie są. Ja tak trochę brzmi jak gadka motywacyjna, ale tak jest. Ja wiem, że tak jest. Słuchajcie, ten event to jest przykład świetnej współpracy zespołowej. To, co zrobiliśmy razem, żaden z nas w pojedynkę, choćby nie wiem, jak się spiął, nie dokonałby tego. To jest ta synergia i to jest to zwycięstwo publiczne. Jeszcze w tym wszystkim trzeba ostrzyć piłę. O co chodzi z tym ostrzeniem piły? Kofi tutaj przytacza bardzo fajną taką opowiastkę. Wyobraźcie sobie, że idziecie sobie przez las, zbieramy, nie wiem co teraz się zbiera w lesie, szyszki? Grzyby, właśnie, grzyby. Zbieramy grzyby i, i, i też, ale to nie. To, to, to. I wyobraźmy sobie, jest tam jakiś pilarz czy drwal, który piłuje drzewa, ścina te drzewa. Pytamy go, co robisz. Widzimy tam już kilka ściętych, dwa, trzy leży, tnie czwarte albo piąte. Co robisz? Żnę. Co mam robić? Piłuje, ścinam drzewa. Hmm? Jak ci idzie? Uf, kiepsko. Już dwa dni. To jedno, tego jednego buka czy dęba tak piłuje. Hmm. Jak idzie? No, średnio to może na ost szpiłę. Nie, no co ty? Przecież muszę ścinać drzewo. Ale to sub, przerwę. Masz tu pilnik, poświęć 15 minut, zaostrzpiłę, później ci pójdzie szybciej. Nie, 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 moje zadanie to jest ściąć drzewo. Ja miałem z kilkoma osobami na sali rozmowę przed naszym eventem na zasadzie, wiesz co, nie mogę przyjechać, bo mam projekty do wydania. Nie mam czasu. W przyszłości, gdy będzie czas, to przyjadę. Wiecie, jaka była moja odpowiedź? Masz moją obietnicę, że w przyszłości nie będziesz miał więcej czasu. Możesz żnąć to drzewo tępą piłą, będziesz to robił, będziesz zadowolony, zetniesz go w końcu, ale zrób może przerwę. Pomyśl o tym, żeby jednak gdzieś tam złapać pewną inną. Możliwość ostrzenia czego w naszym przypadku? Nas całych. Człowiek to cztery obszary: ciało, serce, umysł i duch. Co my ostrzymy tutaj? Umysł. Przyjechaliście się dowiedzieć czegoś konstruktywnego, zobaczyć produkty w akcji. Rzadko mamy taką możliwość. Byliście na tyle proaktywni, zrobiliście ten krok. Przerwaliście te wasze projekty, które są oczywiście pilne, ważne, jak najbardziej, ale teraz jest czas na ostrzenie piły. Ostrzymy nasze umysły. Pamiętajcie też o ostrzeniu serca, czyli relacji. Gadajmy, śmiejmy się tutaj, rozmawiajmy, konsultujmy. O duchu, pamiętajmy. W tej części ostatniej, wiecie, z czego się wzięło e, Spiritus? Nazwa? Od Spirit, czyli od Ducha. Ci pierwsi, co tam poczuli e, spirytus, hmm, jakiś taki duch się ulatniał. E, na końcu będzie, nie mówię oczywiście o spirytusie, ale będzie, będzie troszkę wina, będzie troszkę piwka. Zadbajmy o ducha. Nie ten spiryt też gdzieś tam zadziała. W tej części bardziej towarzyskiej. E, zadbajmy o ciało. Wyjdźmy na świeże powietrze, dotleńmy się. Nie wiem, czy pada, czy nie pada. Dbajmy, dbajmy o nas. Jesteśmy największym potencjałem. Rób najpierw to, co najważniejsze. To my jesteśmy najważniejsi. My, ludzie. Kurde, ale zabrzmiało. Czyli nawyk balansu i samoodnowy. Samo, samo my mówimy, bądźcie zrównoważeni. Od balansingu. Tyle z siedmiu nawyków. Oczywiście mam nadzieję, że to jest tylko początek, a teraz wszystko przed nami.